gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Marcin Gwoński. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiedziałem gościem, ale mógłbym powiedzieć równie dobrze rezydent Chełmskiej Biblioteki Publicznej. No nie przesadzajmy może z tym rezydentem, częsty gość. Poród udany. Książka już jest od kilkunastu dni w sklepach, można ją kupić. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak do tego doszło, że Zyga Maciejewski pojawił się właśnie u nas, właśnie w Chełmie. I o tym właśnie po raz pierwszy w Chełmie była dłuższa rozmowa na spotkaniu autorskim, które pan prowadził. Wówczas wiedziałem już mniej więcej, o czym ma być Czas Herkulesów, bo wtedy zaczynałem myśleć, zaczynałem planować ten kryminał. Natomiast nie wiedziałem jeszcze, gdzie on ma się dziać. Wiedziałem, że nie w Lublinie, bo to trochę za duże miasto, szukałem jakiegoś mniejszego. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o Chełmie, a właściwie państwo zaczęli mnie przekonywać, że będzie to świetne miejsce akcji kolejnego kryminału z Maciejewskim. I rzeczywiście, gdy zacząłem o Chełmie dowiadywać się więcej, czytać, rozmawiać z panem, czy z panem Andrzejem Rybakiem, ze Zbigniewem Lubaszewskim, miejscowymi historykami, regionalistami, to stwierdziłem, że tak, że rzeczywiście do tej fabuły, którą sobie zamierzyłem, Chełm będzie świetną przestrzenią. Znaczy się, nasza historia, nasz dorobek, nasze położenie także może być na tyle atrakcyjne, żeby stać się kanwą bardzo dobrej kryminalnej powieści, retrokryminału, bo przecież w tym gatunku jest pan prawdziwym fachowcem. Dziękuję za tę pochlebną opinię. Tak, oczywiście Chełm do tego rodzaju akcji nadaje się wyśmienicie. Po pierwsze, Chełm lat 30. to Chełm w przebudowie. To największy plac budowy w ówczesnej Polsce. A przecież plac budowy jest niezmiernie ciekawym miejscem do popełniania przestępstw i do rozwiązywania zagadek detektywistycznych. No bo to jest pełno obcych ludzi, młodych mężczyzn, którzy mają i swoje potrzeby, i swoje popędy, no i swoje nie zawsze mądre pomysły. Zyga Maciejewski przyjeżdża do Chełma jako obcy, jako oficer inspekcyjny z Komendy Wojewódzkiej, no i zaczyna się. Zaczyna się od trupa. Pana bohater, który zawsze był osobą dynamiczną, przebiegłą, cechującą się niezwykłym intelektem, osobą, która potrafi no w mig kojarzyć fakty, bardzo często rozwiązując bardzo skomplikowane kryminalne zagadki. Tutaj jest troszkę takim niezadowolonym ze swojej funkcji. Przyjeżdża do Chełma, nie dość, że zabrano mu tą ulubioną robotę, nie może zająć się tym, co najbardziej lubi, musi bardziej więcej czasu spędzać za biurkiem, a jednak okazuje się, że ta żyłka prawdziwego komisarza, który z jednej strony chce sam dojść sprawiedliwości, a z drugiej strony no, trafia na takich, a nie innych urzędników w tym mieście, no, sprawiają, że jednak wraca do tego, co lubi najbardziej. Tak, wraca, no może nie na własną rękę, ale zaniedbując nieco swoje obowiązki. Maciejewski do końca tej powieści tak naprawdę nie skończył raportu pokontrolnego, a powinien go skończyć na stronie 15, bo zajął się czymś innym. Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ Zyga Maciejewski w każdej z tych powieści prowadzi śledztwo w momencie, gdy trudno mu prowadzić śledztwo, gdy albo przeszkadza mu historia, albo przeszkadzają mu przełożeni, albo przeszkadza mu coś jeszcze innego. Tu jest podobnie, tylko po raz pierwszy tym, co mu przeszkadza, to, że Maciejewski jest capo di tutti capi, że Maciejewski jest tutaj najważniejszym policjantem w mieście przez chwilę, że chociaż nie jest niczego komendantem, to wszyscy się go boją, bo przecież może napisać zły raport, no i polecą po premii. Wątek kryminalny w tej książce jest oczywiście najważniejszy, bo to retrokryminał, ale każdy, kto
choć trochę interesuje się historią, znajdzie tutaj fantastycznie zarysowane tło stosunków społecznych, politycznych, ten cały tygiel kulturowy, który przecież współtworzył także nasze miasto, miasto Chełm, czyli te tarcia narodowościowe także pomiędzy Polakami a Żydami, którzy przecież w dużej, większej części to miasto zamieszkiwali. To nie jest książka jak zwykle tylko i wyłącznie kryminalna. Z tej książki naprawdę dużo można się dowiedzieć o tamtych czasach, ale z tego co wiem, pan wcale nie gloryfikuje dwudziestolecia międzywojennego. Nie, bo chociaż to były czasy o wiele ciekawsze niż nasze, chociażby przez tą wielokulturowość, która sprawiała, że wyjście na ulicę nie było czymś oczywistym, dlatego że prawdopodobnie spotkalibyśmy kogoś mówiącego w innym języku. To zawsze ubogaca, gdy po prostu coś wokół nas innego się dzieje. Dziś jesteśmy wszyscy bardzo do siebie podobni i jest nudniej. Ale też Druga Rzeczpospolita wcale nie była dla swoich obywateli matką, a przynajmniej nie dla wszystkich obywateli była matką, dla wielu była macochą. Chełmszczyzna lat 30., końca lat 30. to też niechlubna karta polskiej historii, burzenie cerkwi prawosławnych, o czym też tutaj jest. I antysemityzm pełną gębą, tylko że mnie akurat, ponieważ o relacjach polsko-żydowskich w tle kryminału wiele pisałem w poprzednich powieściach o Maciejewskim, tu najbardziej interesowały mnie relacje polsko-ukraińskie. Oczywiście polsko-żydowskich też nie mogłem pominąć, no bo przecież skoro połowa ówczesnych Chełmian to byli Żydzi, no to niby jak. Jest w tej książce, jak w każdej, która tyczy się losów komisarza Maciejewskiego, wszystko to, co powinno być, czyli świetna intryga, znakomita fabuła, znakomicie narysowane tło społeczne, polityczne, w pewnym sensie także tutaj kulturalne. Jest cynizm, jest ironia. Wszystkie te cechy, które sprawiają, że to jest po prostu dobra książka, o którą warto sięgnąć. Tym bardziej nam przykro, że będziemy się musieli z komisarzem Maciejewskim już niedługo pożegnać. No cóż, wszystko musi mieć swój koniec, a komisarz Maciejewski jako były mistrz okręgowy, co prawda tylko, ale jednak mistrz bokserski, no chyba wolałby zejść z ringu, kiedy to jeszcze on wygrywa, a nie już jego nokautują. Natomiast cieszę się bardzo, że wróciliśmy na koniec do literatury, bo ja też spodziewam się, że na spotkaniu dzisiejszym, nieco później, Państwo będą pytać głównie o Chełm, o chełmskie ślady Maciejewskiego, o chełmskie przeżycia Maciejewskiego. No ale tak, przecież tej powieści nie czytają tylko chełmianie, bo czytają ją już czytelnicy, miłośnicy kryminału w całej Polsce, a także czytający po polsku za granicą, już powoli ją mogą kupować. I tak, i podkreślmy, że to jest przede wszystkim kryminał, że przy okazji można się z niego czegoś dowiedzieć, nauczyć, zaplanować wakacje, czy przynajmniej krótkoterminowy wypad. Świetnie. No ale przede wszystkim ma to być niegłupia, zanurzona w historii powieść kryminalna z dobrym bohaterem. I skoro taka jest, to świetnie. Okazuje się zatem, że tematów do następnych rozmów nam nie zabraknie. Niech to optymistyczne zdanie będzie końcem naszej dzisiejszej rozmowy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę w Chełmie, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i rozmowę, którą mogliśmy przeprowadzić. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.